Przedmiotem sprzedaży jest Opel Insignia poliftowa. Rok produkcji grudzień 2013. Natomiast rejestracja jest 14. Auto przepiękne. W świetnym pakiecie OPC Line. Piękne koła 19. Po kompleksowej renowacji. Praktycznie są to nowe felgi z nowiutkimi oponami. Dokładeczka OPC z przodu. Auto prezentuje się naprawdę świetnie. Bardzo, bardzo agresywne. No i zarazem dynamiczne. Stan wizualny samochodu określam na perfekcyjny. Piękny, duży, panoramiczny szyberdach. Lakier bez najmniejszych rys czy wgnieceń. Tył oczywiście też dokładka OPC Line. Samochód posiada silnik biturbo i napęd na 4 koła. Jest naprawdę prześliczny. Co do wnętrza, mamy tutaj wersję Individual, którą cechują przepiękne skórzane fotele. Oczywiście wentylowane, jak i podgrzewane, z pamięcią i pełną regulacją. Wnętrze samochodu nie nosi najmniejszych tutaj oznak zużycia. Kierownica też również OPC, taka płaska u dołu, charakterystycznie obszyta taką brązową nicią, jak również fotele. Czarna podsufitka. Piękny, duży szyberdach i wspaniały tył. W samochodzie dosłownie pachnie nowością. Skrzynia biegów automatyczna. Podgrzewana kierownica. Świetna sprawa zimą. No i co najważniejsze, przebieg tego samochodu, który ma około 56 tysięcy km. Wersja keyless, odpalanie i zamykanie samochodu, otwieranie bez użycia kluczyka. Dusimy start. Pyk. Auto chodzi. Połączyło się z moim telefonem. Tak. W samochodzie nie ma żadnych najmniejszych błędów, żadnych usterek. Mamy tutaj komputer pokładowy. Pyk. Oczywiście ciśnienie, żywotność oleju, zasięg, ile przejedziemy, ale najważniejszy jest tutaj przebieg, 56 900 km. I środek samochodu naprawdę wygląda jak na ten przebieg. Nie ma się absolutnie do czego doczepić. Tak jak mówiłem, panel klimatronik dotykowy, fotele są wentylowane, czyli mamy tutaj nawiew zimnego powietrza, który ładnie nas chłodzi w upalne dni, lub też podgrzewanie, kiedy jest nam troszkę chłodniej, to sobie możemy podgrzać fotelik. Wszystko jest oczywiście dotykowe. Grzana kierownica, tutaj przyjemnie, w miejscach, gdzie trzymamy kierownicę, ona robi się cieplutka, fajne jest mięcho, nie ma nigdzie najmniejszego śladu zużycia, czy też wytarcia. Naprawdę samochód jest perfekcyjny, jest absolutnie jak nowy. Zawieszenie pneumatyczne, mamy tutaj wersję sport, mamy też wersję taką bardziej komfortową, do tego asystent pasa ruchu, partroniki przód i tył. Do tego, co jeszcze jest fajne, mamy radar, możemy tutaj sobie ustawić odległość, ile auto ma się trzymać za drugim pojazdem. Ten radar ostrzega nas na wypadek, gdybyśmy nie zdążyli zahamować, to on będzie nam pikał, żebyśmy nie najechali na samochód, który jedzie z naprzeciwka. Jak i również jest to ten pomat aktywny. Ustawiamy sobie daną prędkość i pojazd będzie się trzymał za drugim z daną prędkością. Nie zwolni, ani też nie przyspieszy. Będzie cały czas jechał z równą prędkością za samochodem. Jeżeli tamto auto będzie zwalniało, to dopiero wtedy nam samochód będzie zwalniał. Lusterko oczywiście, fotochron. Tak samo jak i tutaj, mamy również czujniki martwego pola w lusterku. Lusterko oczywiście podgrzewane, składane elektrycznie. Tył auta, jak i przód,
jest perfekcyjne. Klapa tylna oczywiście otwierana elektrycznie. Piękny, duży, czyściutki bagażnik. Podłoga w wersji FlexiFloor. Oczywiście roletka. Pełen zestaw. Tutaj mamy ten radar. W tym miejscu się mieści, o którym wcześniej wspomniałem. Samochód został świeżo sprowadzony z Niemiec. Oczywiście książka serwisowa, dwa komplety kluczyków Keyless, no i potwierdzenie autentyczności przebiegu, 56 tysięcy i naprawdę samochód wygląda na ten przebieg. Zapraszam do zakupu, ewentualnie jeżeli nie ma możliwości przyjechania, możemy dostarczyć auto do klienta. Faktura VAT marża, kupujący jest zwolniony z opłaty skarbowej. Zachęcam do oglądania, pozdrawiam.